Kot. Obowiązek czy przyjemność? No, nie wiedziałem, jak nazwać ten materiał, a chodzi w nim o to, czy posiadanie kota to coś, co powinniśmy traktować jako serię obowiązków, czy też jako coś, co powinno jednak tą jakąś przyjemność, tą wartość dodaną wnosić. I odpowiedź jest oczywiście jedna, i tutaj można by od razu zakończyć ten materiał, to ma być przyjemność. My mamy cieszyć się z tego, że posiadamy kota, nie zapominając o tym, że jednak to też są obowiązki. No ale może się w ten temat zagłębmy i zacznijmy od tego, że zaproszę Was do wsparcia tego kanału poprzez Patronite'a, poprzez postawienie symbolicznej kawy. Jak wiecie, o czym mówię w każdym materiale, bez tego wsparcia, no niestety te materiały nie będą mogły się tak często pojawiać. Więc zapraszam, linki w opisie, oceń, skomentuj, zasubskrybuj i jedziemy z tematem. Zacznijmy od tego, że posiadacz kota, ktoś, kto decyduje się na kota, nigdy nie powinien tego traktować jako coś, do czego jest zmuszony, jako coś, co jest tylko obowiązkiem. To jest oczywiste, to już nie te czasy, że musieliśmy posiadać koty, żeby na przykład musiały tępić gryzonie. To nie wygląda w ten sposób, że mamy kota tylko po to, żeby mieć kota, bo tak, albo też, żeby on wykonywał właśnie tą pracę tępiciela gryzoni. Raczej te czasy się już skończyły, chociaż są też takie przypadki, że kot jest istotą, której głównym zadaniem jest właśnie zwalczanie tych gryzoni. I spoko, niech tak będzie, tylko że należy pamiętać, że trzeba wyśrodkować i że nawet gdy ten kot jest właściwie kotem pracującym, zapewne z wielką przyjemnością, ale jednak kotem pracującym, to nie oznacza to, że możemy go traktować jako obowiązek. O nie, muszę mu dać jeść. O nie, trzeba go, nie wiem, zawieźć do weterynarza. Nie. I to traktowanie kota tylko jako obowiązek, no niestety doprowadza do sytuacji, że to życie z tym kotem nie jest takie, jak trzeba. To jest jednak sytuacja, w przypadku której, no tu musimy zdawać sobie sprawę, że no, to nie będzie wyglądało tak, jak trzeba. I ze strony kota, i ze strony naszej. To jednak nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Posiadanie kota, bycie opiekunem kota, kotów, to jest coś, co musi być brane jako coś, co sprawia nam radość. Coś, co jest decyzją, nie do której zostaliśmy zmuszeni przez sytuację, albo też, no, bo potrzebujemy tego kota na przykład, żeby nam czyścił stodołę. Nie, tutaj to ma być decyzja, która wynika z tego, że lubimy koty i chcemy po prostu być opiekunem kota. Nie jesteśmy do tego zmuszeni sytuacją, czy też czymkolwiek innym, dlatego tutaj dawanie kotów, czy jakichkolwiek zwierząt na prezent, gdy to jest prezent niezaplanowany przez tego, który go dostaje, czyli daj mi kota, ponieważ chcę mieć kota i to ma być ten kot, no to wiecie, no gigantyczny problem, to coś, do czego nie powinno nigdy dochodzić. Więc chodzi o to, że nie powinno nigdy dojść do sytuacji, że to posiadanie kota jest obowiązkiem. I tak, oczywiście w przypadku psów jest jeszcze gorzej. Pies to o wiele więcej obowiązków, więcej czasu, spacery, pielęgnacja i masa innych rzeczy. O tyle niestety w przypadku kotów to nadal jest coś, co od nas wymaga pewnych rzeczy. Nie mówiąc o tym, że ktoś, kto ma problem z tym, że musi temu kotu dać jeść, czy też no, musi mu zapewnić odpowiednie legowisko, no to już ciężko sobie w ogóle wyobrazić, jak on traktuje, że należy temu kotu poświęcić pewną ilość czasu. Może nie tak dużo, jak się niektórym wydaje, a raczej odwrotnie. Nie tak mało ten kot chce tej uwagi, jak się niektórym wydaje. Najczęściej koty potrzebują tej uwagi zdecydowanie więcej, niż ludzie myślą, że chcą. I człowiek, dla którego obowiązkiem, trudnym obowiązkiem jest po prostu dać mu jeść i zadbać o inne jego potrzeby życiowe, no to na pewno nie będzie poświęcał mu tyle czasu, co trzeba, ponieważ no, nie będzie widział w tym sensu i w ogóle najczęściej nie będzie rozumiał, no, że taka potrzeba występuje. Więc kot nigdy nie powinien być traktowany jako niechciany obowiązek. Kot to zwierzę, które musimy wybierać, stawać się jego opiekunami i traktować w ten sposób, że to jest coś, co nam sprawia przyjemność. Tak, jestem opiekunem kota i bardzo się z tego cieszę. Tak, mam koty, kota, koty
i się bardzo z tego cieszę, ponieważ to jest coś, co jest dla mnie czymś fajnym. Nie, że znowu do mnie przyjdzie, trzeba go pogłaskać, trzeba go przytulić, trzeba się z nim pobawić. Nie. Chociaż i takie dni się zdarzają. Tutaj to nie jest tak, że zawsze będziemy mieć chęć na tą zabawę. I to jest normalne. I ze strony naszej, i ze strony kotów. Koty też nas tak mogą traktować. No i tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestię, czyli właśnie to, że to jest żywa istota, myśląca, rozumująca i to podejście powinno być właśnie takie, że decyduje się na kota, ponieważ chce mieć kota. Nie dlatego, że muszę mieć kota, że będę się cały czas borykał z tymi obowiązkami, no wtedy to jest coś niefajnego. To zmuszanie się, przymuszanie do bycia z tym kotem, zapewnienia mu wszystkiego tego, czego potrzebuje, no efekt jest zły. I bycie posiadaczem, to nie jest wtedy bycie opiekunem tego kota, tylko bycie posiadaczem kota, to dla obu stron nic przyjemnego. Najczęściej według moich doświadczeń to raczej coś bardziej nieprzyjemnego dla człowieka. Kot sobie poradzi, kot się upomni o żywność, kot się upomni o pieszczoty, tylko że no, dla człowieka to będzie problem, że musi zmuszać się bycia z tym kotem. No wiecie, jak to niefajnie wygląda. Więc to nigdy nie powinno się koncentrować tylko na tym, że mam kota i traktuję to jako obowiązek. Tak, to są obowiązki. Kot musi mieć zapewnione wszystko to, czego potrzebuje. Tylko że no, to ma sprawiać mi radość. Posiadanie kota, bycie opiekunem raczej kota, jego obecność, to ma być coś, co sprawia nam radość. Dlatego człowiek zdecydował się na bycie, raczej na to, żeby te zwierzęta były obok niego. Nie tylko dlatego, że pies go obroni, będzie stróżował, pomoże w polowaniu, kot poradzi sobie ze szkodnikami. Nie tylko to. To tylko część tego, tych potrzeb, które jednak chcieliśmy od zwierząt domowych. Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że człowiek jako istota stadna, zwierzę stadne, przekłada również te kontakty pomiędzy ludźmi, międzyludzkie, również na kontakty ze zwierzętami. I my mamy traktować tego kota jako towarzysza, przyjaciela, jakbyście tego nie nazywali, niektórym to słowo przyjaciel przeszkadza, nazwijcie go sobie po prostu zwierzęciem domowym. I to polega na tym, że oczywiście tutaj mówimy o tym, żebyśmy go traktowali w taki sposób, w jaki trzeba. Żeby to życie z tym kotem nie było serią obowiązków, do których się przymuszamy, ponieważ nie o to chodzi. Dlatego często mówię, że zanim zdecydujesz się na kota, zanim zdecydujesz się na psa, musisz sobie odpowiedzieć na szereg pytań. Czy to moda, czy to taka chwilowa chęć, czy po prostu naprawdę chcesz być posiadaczem tego kota i rozumiesz, no co z tego posiadania tego kota wynika. Więc jak zawsze trzeba na początku pomyśleć, czy w ogóle chcemy, mamy warunki i będziemy mieć czas. Nie, poczekaj. Nie, zrób coś innego. To nie jest tak, że ktoś musi mieć kota. To chodzi o to, żebyście chcieli mieć koty, a nie żebyście musieli mieć koty. Bo taka moda, bo nie mam znajomych, bo i tutaj sobie włóżcie milion rzeczy, którymi niektórzy próbują po prostu wytłumaczyć sobie, dlaczego na tego kota się zdecydowali, chociaż nie zawsze powinni. Nie każdy może być opiekunem kotów, nie każdy może być opiekunem psów, co jest oczywiste. I chodzi o nasze podejście, i chodzi o, można powiedzieć, takie coś, że no, nie wszyscy mamy warunki. Nie wszyscy potrafimy. O, kończmy. Więc po pierwsze, bycie opiekunem kota nigdy nie powinno być czymś, co traktujemy jako niechciany, niefajny obowiązek. To jest coś, co ma sprawiać nam radość, z czego mamy być zadowoleni. I o tym pamiętajcie. Zapraszam jeszcze raz do wsparcia Patronite, postawienie symbolicznej kawy, to jest dla nas bardzo ważne. Zapraszam też oczywiście do ocenienia, skomentowania na inne materiały oraz na inne kanały, linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.